Dzisiaj mamy finał. Zastanawiam się, czy również emocje są wśród prowadzących przy takich okazjach. No bez dwóch zdań. No, w końcu to jest jakieś koronowanie naszej ciężkiej pracy przez, ojejku, w tym sezonie to były ze 4 miesiące. Bo my zaczynaliśmy w styczniu, teraz mamy maj. No czyli jakby nie patrzeć, 4 miesiące pracy. To nie jest taki program, obok którego się przechodzi na zasadzie, to jest moja praca, przychodzę jak do fabryki, robię swoje, nawet się nie zastanawiam co i wychodzę. Nie, my jesteśmy tutaj bardzo w to zaangażowani z Piotrem i z jurorami, i z całą tą produkcją. Jesteśmy, bardzo się z tym utożsamiamy. No, z drugiej strony ja mam pewne podejrzenia, że nie zdarzy się w mojej karierze zawodowej drugi tak długo trwający program, z którym będę tak silnie utożsamiany, więc nic dziwnego, że siedzę w tym głęboko i my się bardzo stresujemy, bo też mamy swoje typy. Kto powinien wygrać, kto nie powinien. Z drugiej strony mamy swoje sympatie takie ludzkie, czysto prywatne, ale w tym sezonie to była wyjątkowa sytuacja, bo tak, ze wszystkimi się cholernie dobrze zakolegowaliśmy i blisko. Uważam, że to była, jeśli chodzi o poziom wszystkich uczestników, chyba najbardziej wyrównana edycja. Bardzo wysoki poziom, ale też bardzo wyrównany. Więc tak naprawdę, jak popatrzyłem na ten wynik tego finału, tej czwórki czołowej, to uświadomiłem sobie, że okej, w pierwszej chwili byłem zły. Dlaczego Antek dopiero czwarty? A potem myślałem sobie, ale kto miałby być czwarty? Czy Kaśka Dąbrowska to byłoby lepiej, gdyby była czwarta? Potem Kaśka Dąbrowska jest druga. Ja dlaczego nie pierwsza? Ale z drugiej strony Kazik był genialny, czyli on powinien być pierwszy. No, to nie było dobrego rozwiązania. Teraz schodzi powoli ze mnie chyba swego rodzaju stres, bo to dla nas jednak jest nerwówka.